Gramy w Car Manufacture, oczywiście demką. Klasycznie, bo mnie nie stać. Nazwa firmy Ravanos i weźmiemy sobie jakieś krótsze logo, jeżeli jest coś takiego. O, to jest taki, no wiem, że SUVka, ale może być. Bierzemy wyzwanie, czyli rozkaz wojenny, utwórz grę i zobaczymy, o co tu chodzi. Generalnie tutorial już przeszedłem, więc ja wam powiem, budujemy sobie fabrykę pojazdów. Miłej pracy, tak, dziękuję, ale tu rozpieprzona fabryka stoi. No więc musimy ją, cóż, usunąć ruiny. I pozostały czas w dniach 540. Wyzwanie rozkazu wojennego. Dobrze, musimy usunąć wraki. Gdzie ja tu mam działać? Weźmy sobie w tryb budowania i zacznijmy tutaj usuwać to wszystko, bo to jest wszystko porozpieprzane. Mamy 3000 tylko, więc czy to mi zalicza? Zalicza, więc mamy tutaj, dostaliśmy fabrykę, która po bombardowaniu, no niestety, została bardzo mocno uszkodzona. Zbiorniki, pary, nie, to są wraki, więc szukamy, gdzie są wraki. Oczywiście kamerę mogę ustalać, gdzieś tu w jakiś sposób przesuwać, więc wszystko poniszczmy to, co jest, że tak powiem, rozwalone po okresie wojennym. 12 na 15, to jest wrak, to jest wrak, to jest wrak. Zbuduj dział badań. Umieść strefę badań, umieść slot na projekt badawczy, biurko badawcze, zatrudnij badacza i pozostały czas. No nie, pousuwam jeszcze te zgliszcza, nie, bo nic z tego to tam nie zrobię. Pieniądze jeszcze mam, więc myślę, że mi starczy. Więcej na razie nie będę ruszał. Mamy strefy parkingowe już tu postawione dla naszych autek. Mamy tutaj oczywiście fabrykę, budynek ceglany, który chciałbym śmiało rozszerzyć. Więc ja go rozszerzę w tym kierunku. Myślę, że będzie dobry i wypadałoby zacząć coś konstruować. Oczywiście mamy tutaj skupić się na badaniach stricte, natomiast żeby się skupić na badaniach, to ja też muszę zacząć zarabiać hajs. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że mamy już postawiony budynek i tego chyba ruszać bardziej nie będę. Tu mamy jakieś, co to jest? Schody. Czy te schody mi są potrzebne? Na razie je tutaj zostawię, niech te schody są, nie wiem, czy się piętra da jakoś tutaj budować, nie widzę znacznika piętrowania. Zacznijmy wypluwać autka. Czy ja mam tutaj w ogóle jakieś autka? Mamy Pathfindera jako auto, jedno. Marży to oczywiście dobijamy 90% co najmniej, od czegoś trzeba wyjść, więc tak zostawimy. Postawimy sobie, uwaga, budowę. Budynek mamy, drzwi mamy postawione podwójne, więc przejdziemy sobie do naszej sali montażowej. Ja myślę, że tych hal montażowych pierdykniemy dwie. Dwie hale montażowe, do tego stacje montażowe też damy po dwie do każdego, żeby przyspieszyć robotę. Następnie każdą halę montażową należy takim przenośnikiem taśmowym ze sobą połączyć. Czemu tu nie pasujesz ty? Co jest? Tu i tu. Tu i tu. No. Liczba stacji przekracza limit o 1. Co to znaczy? No dobra, to ciebie muszę wyrzucić, tak? Mamy dwie stacje. Tu będą montowali autka, chociaż mnie to troszkę... Jakbym to postawił, może z jednym odstępem więcej to da radę? Nie, liczba stacji. Pewnie muszę mieć jakąś technologię odblokowaną, więc na razie to sprzedajmy. Będziemy montowali dwa autka naraz. Do tego jest mi potrzebna strefa magazynowa, więc zrobimy sobie strefę przechowywania, którą ustawimy kulturalnie tutaj, myślę, że wzdłuż w ten sposób. O, i postawimy regały do przechowywania. Myślę, że na razie... Na razie 5 tych regałów magazynowych powinno być spoko. I teraz tak. Tu powinniśmy dać, co ja będę produkował, więc wychodzimy ze strefy budowania, przechodzimy do strefy wyboru autek i wybieramy tych Pathfinderów. Będziemy robili Pathfindery dwa na raz. Produkcja zostanie zresetowana. Nie, no już wybrałem. Mamy dwa autka. Tu będą produkowane nasze autka, które mają marżę 90%. Następnie wybieramy zamówienia wszystkich towarów. Myślę, że ze 40% poziom odnowienia zamówienia. Wszystkie towary, które są potrzebne do produkcji tego auta, zostaną tutaj złożone. Tak samo do drugiego też dajemy 40%. I proszę mi...
źle kliknąłem. Proszę mi składać zamówienie o nasze produkty. Tu będą przychodzili pracownicy, będą to wszystko fajnie składali. W międzyczasie zatrudniamy pracowników. Potrzebny jest mechanik. Weźmiemy sobie oczywiście najtańszych agentów, bo wiadomo, że najwięcej to się zarabia na czym? Na pracownikach, nie? Więc zatrudniamy najtańszych agentów po 3 transporterów. Myślę, że 2 mechaników, tym bardziej, że mamy 2 stacje i 4 takich magazynierów, więc robotnicy są. Dodatkowo potrzebuję mieć budynek, w którym będę sprzedawał nasze pojazdy. Więc wstawiamy sobie budynek, może jakiś w stylu siatkowym, może nie, w stylu rzymskim, bardzo ładnie wygląda. I cały handel będzie się odbębniał. No tu mamy niby ten budynek, czy ja go mogę sprzedać? Sprzedam to w pizdiet. Nie jest mi potrzebne. To jest mi do czegoś potrzebne, mogę zyskać hajs. Zbiornik gazu, zbiornik oleju. Czy mi jest to potrzebne? Na razie nie wiem, do czego mi się to przyda, więc ja to po prostu poprzenoszę. A tutaj postawimy budynek handlowy. Przesuniemy drzewka. Drzewka tutaj wstawimy. O, a ja tu chcę budyneczek dać. Co to jest strażnik? Strażnik będziesz stał tutaj. Może nie tak bardzo przy bramie, tylko ciebie też przesuniemy troszkę w bok. Kolejne drzewko ci tu, mistrzu, dostawię, o, żeby było ładnie. Strażnik nie może mieć widoku, więc będzie miał pozasłaniane i to sprzedam. Dobra, i jeszcze drzewko tu pierdyknę na wejściu do fabryki. Widzicie, jak ja sprawnie działam? Potrafię wszystko szybko zrobić. Dobra, teraz stawiamy ten budynek rzymski. I ten budyneczek rzymski za 500, o, to za drogo. 12 na 10 powinno styknąć, do tego dowalimy ładne drzwi, może takie. Nie, to takie robocze są, te są takie ładne, te są jeszcze ładniejsze, tu takie podwójne. Więc weźmiemy podwójne drzwi, tutaj pierdyknę i weźmiemy strefę dla handlowców. Strefa dla handlowców była tutaj, czyli strefa sprzedaży, pierdyknę ją taką dużą, do tego dostawimy małe biureczko sprzedażowe. Gdzieś tu na boku i autko, które będziemy opierdzielać na widoku. Wybieramy sobie rodzaj pojazdu. To muszę wyjść z tej strefy, 2 razy escape i będziemy sprzedawali naszego Pathfindera. Oczywiście trzeba zatrudnić jeszcze jakiegoś handlowca. Akurat handlowca to trzeba zatrudnić najlepszego, bo on musi na siebie zarabiać. Nie? Co by nie było, to musi zarabiać. Czy mogę coś więcej dokupić dla niego? Nie. Handel mamy, tworzenie mamy, strefę montażową mamy, parking stoi. No i badania, powinniśmy pójść w badania. Tu mamy jakieś zbiorniki, logo ze znakiem producenta. 1000 kosztuje, ja mam 500 tylko. Dobrze, to w takim razie wyłączamy pauzę. Wyłączamy zadania. I nasi pracownicy powinni zacząć tu przyłazić. Aczkolwiek jeszcze trzeba wejść w... wydanie pojazdów, tak? Czekajcie. Pathfinder nie jest wydany. Ja wiem, że to się gdzieś wchodziło. Chyba tutaj nie. Tu możemy dobrać więcej pracowników. Za 100. Na razie nie kupujemy żadnych nowinek. Mamy badania, które nie są zrealizowane. Zyski. O, i tutaj mamy właśnie pojazdy. Powinniśmy aktywować reklamy. Damy drzwi do drzwi. Popularność jest jaka jest. Dostępność damy 90% marży, czyli 95% marży. O, 90% marży i wypuszczamy markę. Data premiery 01.1941, to jest nasz pierwszy produkt, który wypuszczamy na rynek i przyspieszamy gierkę. Nasi pracownicy tutaj przychodzą od kolei i zaczynają nam dostarczać towary do magazynu. Jak widać tutaj. Wszystkie towary, które zostały złożone w poszczególnych zamówieniach, będą tutaj dostarczane, a nasi mechanicy i transporterzy będą je składali po prostu w autko. Handlowiec przyjdzie i zacznie tutaj opychać ludziom hajs. Zaproponuj kawę. Tutaj możemy kawkę zaproponować. Proszę bardzo, kawka. Tych kawek mogę dawać dużo, ale widzicie, że on czeka na pojazd, bo za wcześnie wypuściłem markę. Oni teraz puszczą, że a, lipa, bo nie ma jeszcze pojazdów. No ja już jestem... parę stów na minus, bo przedwcześnie zatrudniłem pracowników. Najpierw powinienem zrobić oczywiście produkcję, zanim przyjdą goście.
Ale z tego co widzę, to jest chyba 1 dolar na minus, czy 1000. Nie wiem, czy ja mogę jakoś tutaj kredyt wziąć. Czekajcie, hajsowne, pożyczki, mogę wziąć pożyczkę na 4000, ale czy to mnie zbawi? Czemu wy nie produkujecie? A, tutaj trzeba jeszcze dać start. Jezusy Maria. Nie kliknąłem. Dobra, pracownicy, działać, produkować mniej pojazdy. Ta samo się nie zarobi. Mamy tutaj wzrost sprzedażowy. Mógłbym jeszcze jakąś reklamę dodatkową wypuścić, ale myślę, że na razie nie. Wzięcie jest całkiem spore. Handlowca zatrudniłem, czy nie zatrudniłem? Jest jeden handlowiec. Czy mogę mu zwiększyć wynagrodzenie? Mogę mu zwiększyć wynagrodzenie albo zmniejszyć, ale motywacja mu spadnie. Dobra, ty handlowiec będziesz miał wyższy hajs. Dostaniesz jeszcze bonus. Wyślij na odpoczynek na razie. Niech odpoczywa. Albo na trening. Będziemy go szkolić. Do momentu, aż się pojazdy nie zrobią, to on tu będzie się trenował na najlepszego handlowca na krótszym rewirze. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy ja mam 2000, czy 2 dolary i 80 na minus, to nie wiem. Ziomeczek się tu trenuje. I czekamy. Pierwsze pojazdy już tutaj zaczynają się tworzyć. No i pierwsze autko sprzedane. Pierwszy zadowolony klient wyjeżdża, ma tu sporo problemów. Prawda, musi drzewko ominąć, aż go taki zakręt ostry musiał wziąć, że go wywaliło poza reżim pojazdowy. I je przez furtkę, po prostu wiedział, którędy się wychodzi. Teraz z powrotem tam kulturalnie po chodniku, autko jedzie sobie fajnie tutaj dróżką, nie? Oczywiście to jest demko, więc nie zwracajcie uwagi na tego typu pierdoły. Ja musiałem zaciągnąć pożyczkę, żeby te auta spłacić. I to jakoś na siebie zarabia. Tylko z tego co widzę, ci mechanicy tak średnio pracują. Montaż, transport towarów. Myślę, że trzech łebków z transportu mi wystarczy. Do montażu nie wiem, czy nie powinno być więcej, bo oni tak słabo montują te auta. Znaczy sprzedają się, ale ja bym wolał mieć troszkę większy ruch, jeśli chodzi o auta. I nie wiem, czy nie zwiększyć tutaj troszkę tonażu produkcji. Na przykład trzy linie produkcyjne. Tym bardziej, że mam hajs, a trzeba zacząć zarabiać, nie? Więc weźmiemy sobie motyw budowania. Rozszerzymy troszkę budynek. Za mało miejsca. Co za mało miejsca? Ty przeszkadzasz pewnie. Przesuniemy te schody. Teraz ten budynek mogę rozszerzyć o 3. Dodamy sobie bramę. Jeszcze jedną bramę, jeszcze jedną stację montażową. Magazynu chyba więcej, no może poszerzę o 2. Dwie strefy magazynowe dorzucę. Jeszcze jedną strefę trzeba dodać. Jedna strefa magazynowa, później połączymy tutaj nasz taśmociąg. Oczywiście te taśmociągi można rozbijać na wiele łączeń, czyli że na przykład po 3 każdy robi jakąś inną czynność. Do tego dotrudnię jeszcze robola. Gdzie są moi agenci? Tutaj mogę coś tam postawić. Pracownicy. To już tacy lepsi są. Jakiegoś taniego bym chciał. Dobra, dwóch montażystów więcej. Tutaj dorzucimy jeszcze jeden pojazd. Wybierz start produkcji. Zasilimy tutaj, żeby było zamówienie towarów na ten obszar produkcyjny. I nasz jeden handlowiec, mam nadzieję, że będzie opychał te wszystkie pojazdy. Bo zarobić gotówkę trzeba. A ja jeszcze muszę najpierw zarobić, żebym mógł tak naprawdę postawić nasze zadanie, czyli projekt badawczy. Autka się bardzo ładnie produkują, chłopaki tu działają. Hajs się totalnie nie zgadza. Wziąłem kolejne pożyczki, więc spróbujmy zrealizować moje zadanie. Czyli strefę badań powinienem zrobić. Więc stawiamy jakiś nowy budynek. Postawimy sobie budynek taki może jakiś badawczy, nie wiem, siatkowy, wygląda jak dno. Metalowy budynek, postawimy sobie go, no może tutaj przy tej strefie parkingu. Nie, tutaj postawimy. O, 12 na 16. Wygląda jak dno, ale to wszystko musi być, wiecie, zamknięte pod klucz. Damy tutaj drzwi z obu stron, bo nie wiem, jak tu chłopaki będą chodzili. I robimy strefę badań, nie? Strefę badań mogę pierdyknąć
no nie wiem, taką. I teraz tak, projekt badawczy, stawiamy sobie tutaj nasze autko i do tego będzie stolik dla projektanta. Niech on sobie stoi tutaj, główny będzie menadżer. Co tu jeszcze musimy dać? Trzy biurka badawcze, no i tutaj będą dwóch takich łebków, co będą po prostu badali, i pięciu badaczy muszę zatrudnić. Aż czy starczy mi hajsu na to wszystko? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Najtańszych poproszę. Ty jesteś najtańszy, ty i ty. Pięciu? Jezus Maria, dobra, to wszystkich. Zbadaj pojazd wojskowy. Więc zmieniamy sobie i mamy tutaj projekt badawczy. 2000 aż potrzebuje kosztów. Nie wiem, czy ja się z tego kurde wykaraskam. Jeśli zauważysz, że postęp twoich badań jest powolny, rozważ zatrudnienie większej ilości badaczy i ustawienie większej liczby biurek. Jasne. No mogę jeszcze jedno biurko tutaj dowalić, czemu by nie? Jeżeli wejdę sobie w badania i tutaj biurko, to mamy przecież tych projektantów dużo, więc będzie dwóch menadżerów. Jeden tam będzie nadzorował nad tym wszystkim, nie? Dni się kończą, więc musimy odblokować plan badawczy, więc niech chłopaki tutaj działają. Proszę się nie opierdzielać, tylko badać. A tu proszę produkować i jeszcze raz produkować, bo to się musi, kurde, zgadzać. Hajs się musi zgadzać. Alternatywnie mam tu jeszcze źródło hajsu takie mniejsze, ale 25 dolców czy ten, to ja tutaj majątku nie zarobię, nie? Widzimy też postęp projektu badawczego, więc oni odkrywają nowe autko. W zasadzie projektują, kombinują, symulują sobie, jakby to miało wyglądać. A tu nasze łebki, nasze mróweczki tutaj bardzo aktywnie działają, żeby cokolwiek zbudować. Na razie mamy tylko jeden pojazd do sprzedania, bo tak naprawdę no, nie za wiele tutaj możemy zrobić. Ale z tego co widziałem, to, że tak powiem, w wersji pełnej, to już zaczynamy od najmniejszego autka, takiego, jakby to nazwać, takie bryczki, i tą bryczkę musimy rozwijać, potem naszą firmę rozbudowywać, aż nie będziemy takim, wiecie, Lamborghini, tak? Albo Ferrari. I tą markę zbudować od zera. A tutaj idziemy w wojsko. Sami wiecie, jaka jest sytuacja teraz na rynku. No, całkiem możliwe, że niedługo wszystkie fabryki pójdą i będą produkowały tylko amunicję i... I będziemy rozwijać projekty badawcze wojskowe. No, mam nadzieję, że nie, że nas to wszystkich nie dotknie, ale kto wie, różnie bywało w historii. A tymczasem, cóż, autka już są tutaj postawione. Nie wiem, czy marży, kurde, nie zwiększyć. Czekajcie, cofnę ekran. Ja tą marżę troszkę podniosę, bo popularność wzrosła. Ja potrzebuję więcej hajsu. I zobaczymy, jak ten projekt badawczy. O. Nazwa. Jak możemy nazwać tutaj? Ravowar, tak? Ravowar, czyli tak jak Manowar było, to tu jest Ravowar. Proszę bardzo, świetna robota, plany zostały zabezpieczone i teraz co mamy zrobić? Ustaw plan produkcji dla Ravowara. Jak to uczynić, co ja mam tu zrobić? Teraz tak. Te autko niech oni skończą może. Niech któreś autko stąd wyjedzie, ja wtedy odpalę produkcję normalną. No i dobrze, i teraz tak. Nie wybrano żadnego planu pojazdu, więc wybieramy tu sobie mojego Ravowara. Zamówienie na 80 pojazdów wojskowych, o Jezusie. A więc wszystkie pojazdy idą out. Skupiamy się tylko na pojazdach wojskowych. Co by nie było, to wszystko wypierdzielam. Startujemy produkcję po dwóch pracowników na linię, startujemy, tu liczba pracowników jest przypisana, trochę cofnę, bo hałasuje. I teraz zamówienia tutaj cofamy, a przypisujemy zamówienia tutaj. Kliknij, edytuj, ma być 100%, a już złóż zamówienie, 100% złóż zamówienie i tu też 100% złóż zamówienie. Wszystko ma być dostarczone. Na już, na wczoraj. Tutaj mógłbym teraz jakieś dodatkowe projekty badawcze zrealizować, ale potrzebujemy hajs, więc ja was, moi drodzy, zrobiliście to, macie zrobić, więc wypierdzielę was w kosmos. Mieliście zbadać, zbadaliście, idziecie spać. A ja czekam na dostawę towaru i będziemy ruszali z produkcją. Tymczasem pozmieniam też tutaj dla handlowca coś. Nasz kartoniarz ładnie tutaj, transporter Paul. Dostaniesz bonus, proszę. Dostarcza towar do fabryki pojazdów. Chłopaki noszą ciężkie towary. Co wy tu nosicie? Pedały.
silniki, chłodnice, skrzynie biegów, nadwozia, grille, dachy, błotniki. To wszystko mi nosicie. Czy ja mogę zwiększyć zamówienie? Mogę. Wszystko mogę dać po 2. Kurde, i tak na masówkę mamy produkować, więc już zamówienie. Tu też wszystko po 2. Na zapas ma być. Nie wiem, jak ten hajs będzie mi się zgadzał, ale zobaczymy. Pyk. Ja tak z góry zakładam, że to ma być z zapasem, bo i tak mamy wyprodukować jak najlepszą, największą ilość. Czekajcie, bo tu są jakieś mnożniki. Zwiększę razy 2, pomnożenie. Ok. To mogę zwiększyć. A to? To też wszystko się zwiększa. No dobra. To niech zamawiają, niech produkują nasze pojazdy. Ja zwiększyłem stacje montażowe i rozdzieliłem, że pierwsza stacja robi nam połowę rzeczy, druga stacja daje zderzaki, maski i ten, do błotników tak naprawdę produkują, nie? Więc rozdział obowiązków jest, mechanicy mają co robić. Byleby tylko zamówienia przychodziły. Więc każdy ma jakiś tam podział obowiązków i fajnie chłopaki działają, nie? Tutaj jak jest połowa autka zrobiona, to reszta może robić coś innego. O jest! Pierwszy pojazd wojskowy już wystartował. Stało mi 100 dni do końca wyzwania. Ja mam pierwszy pojazd, więc możemy odpalić. Tutaj reklama jest. Marży tutaj ładuje 120%. Kurde, 135%. Wypuść i mam nadzieję, że nasz handlowiec tutaj kurde zacznie sprzedawać, bo popularność powoli rośnie, a dni uciekają. No mam nadzieję, że coś sprzedam. Drugi pojazd wystartował. Chłopaki, proszę tam na produkcji szybciej działać. O i musi się zgadzać. To nie ma tak. Wydajność, jakość i dostępność musi być, kurde, na najwyższym poziomie. 98% minimum. A wy tymczasem stoicie i nie montujecie, bo coś wam nie pasuje. Jest, 135% marży, pierwszy pojazd sprzedany. Hajs się zgadza, jedzie na wojnę pan. Kulturalnie strzelać. Ten tam po chodniku jedzie, ładnie dryłuje. Kulturka pełną parą. Może mi się uda te wyzwanie wykonać? Nie wiem, zobaczymy. O, zostało tylko 5 dni do końca wyzwania rozkazu wojennego. Sprzedałem raptem 7 pojazdów. Ta produkcja mi troszkę nie pykła. Jeden dzień, 0 dni, completed. Zadanie wykonane. Koniec wojny. Wojna wreszcie się skończyła. Nadszedł czas, aby świętować nasze zwycięstwo. Dzięki naszej ciężkiej pracy i poświęceniu odegraliśmy kluczową rolę w wyniku wojny. Teraz możemy skupić się na nowych początkach i produkcji pojazdów cywilnych w naszej fabryce. Kontynuujemy ciężką pracę i z takim samym zaangażowaniem i wiedzą specjalistyczną produkujmy pojazdy, które pomogą odbudować nasz kraj i stworzyć lepszą przyszłość. Zadanie wykonane. Gratulacje. Wyzwanie ukończone z jedną gwiazdką. Wyprodukowałem 19 pojazdów. Najbardziej popularny pojazd to był ten pierwszy, ten Pathfinder. Koszty miałem większe niż przychód, więc generalnie udupiłem sprawę. Wykresy i tak dalej nie są dostępne. No, no cóż, widzicie jak gierka wygląda. Przejdźmy sobie do menu, bo poszło mi słabo. To jest Car Manufacture. Gierka fajna, oczywiście swobodna gra, najbardziej, jak najbardziej, myślę, byłbym ja osobiście zainteresowany, tu jest od Playway. Wyzwań mamy na razie tylko w demku ten rozkaz wojenny, nic więcej, logo mamy dużo, samouczek jest taki w miarę ambitny, więc wszystko co potrzeba to pokazuje, przynajmniej takie podstawy. Cóż, gra wciąga, mi się podoba, jest fajnie wykonana. No tyle, że demko, nie? Kurczę, no to dodawajcie do listy życzeń, więcej tam listy życzeń, tym gierki się bardziej pozycjonują, a wy zostawcie po prostu komentarz, lajka, czy tam subskrypcję. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu grach, bo ta jest spoko. Ta jest spoko. Fajny klimacik, muzyczka, dźwięki. No troszkę momentami drętwa w pewnych aspektach, powiedzmy, tej animacji, tych postaci i samej mapy, ale generalnie łapkę w górę daje. Ja jestem na tak. Bo myślę, że spędziłbym tu wiele godzin grając. A tymczasem dzięki, na razie.